tym wideo pokażę Wam aż 8 niesamowitych kluczy, dzięki którym osiągniecie szczęście. Jeżeli interesuje więc Was rozwój własnej osoby, chcecie czerpać z życia jak najwięcej i osiągnąć sukces, to ten film jest właśnie dla Was. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym sposobem na szczęście jest rozpoczęcie od marzenia. Wiele osób żyje bez celu, bez powodu. Ich dni mijają jeden za drugim, a oni w pogoni za pieniędzmi i lepszym życiem rozmieniają się na drobne, by któregoś dnia wstać, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: po co ja w ogóle żyję? Dlatego tak ważnym jest posiadanie marzeń. Zobaczcie, kiedy byliśmy dziećmi, każdy z nas miał wielkie, ba, ogromne marzenia. Niektórzy z nas chcieli polecieć na księżyc, inni chcieli zostać aktorami, piosenkarzami, zwiedzić świat, zdobywać szczyty, odkrywać nieznane lądy. Mieliśmy marzenia i one dodawały nam skrzydeł, sprawiały, że życie miało smak, a każdy kolejny dzień był przygodą. Kiedy więc przestajemy marzyć i żądać od życia czegoś więcej niż szara przeciętność, nasze życie traci barwy. Zastanówcie się więc teraz, czy macie marzenia, a może już dawno je porzuciliście? Jeżeli tak, to natychmiast zmieńcie swój sposób myślenia i wróćcie do swoich pragnień. Drugim kluczem do szczęścia jest posiadanie planu. Kiedy mamy marzenia, nie możemy poprzestać na bujaniu w obłokach i zastanawianiu się: och, jakby to było, jakbym był bogaty. Nie tędy droga. Idąc tym tropem, nigdzie nie zajdziecie, a jedynie będziecie stać w miejscu. Kiedy jednak skonstruujecie plan działania, nawet taki najprostszy, pomoże Wam on w realizacji swoich pragnień. Za każdym razem, kiedy dzięki Waszemu planowi będziecie zbliżać się do Waszych marzeń, będziecie również zbliżać się do szczęścia. Trzecim kluczem do szczęścia jest bycie uczciwym. Może to trochę niemądre, ale kiedy jesteśmy uczciwi, zwłaszcza sami ze sobą, czujemy wewnętrzny spokój. Nie spotkałem jeszcze w życiu nikogo, kto oszukując innych czy też samego siebie, byłby naprawdę szczęśliwy. Owszem, może on być z siebie zadowolony, że na przykład oszukał swojego znajomego, ale jest to jedynie pozór szczęścia, o jakim mówimy. Bardziej taka osoba próbuje podbudować swoje ego i się dowartościować. Kiedy jesteśmy ze sobą i z innymi szczerzy, budujemy w nas samych obraz własnej osoby, widzimy, kim jesteśmy i to sprawia, że stajemy się lepsi i tym samym szczęśliwsi. Czwartym kluczem do szczęścia jest szanowanie czasu swojego i innych osób. Każdy z nas ma tylko 24 godziny dziennie do dyspozycji. Politycy, inżynierowie, dzieci, każdy z nas w tej materii jest równy. To, jak staramy się wykorzystać nasz czas, przekłada się na komfort naszego życia. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że kiedy wykorzystujemy nasz czas jak najbardziej efektywnie, stajemy się lepszymi ludźmi, może zmienić postrzeganie naszego otoczenia. Sam, jako ojciec trójki dzieci, które w tym miejscu serdecznie pozdrawiam, wiem, co mówię. Dlatego też nie marnujcie całego dnia na sondowanie social mediów, starajcie się zaplanować swój dzień. Jeżeli możecie, delegujcie Wasze zadania innym. Ja na przykład deleguję mycie naczyń mojej kochanej żonie. I najgorsze, zacznijcie wstawać wcześnie rano. Dzięki temu z dnia na dzień możecie wydłużyć Waszą dobę o ładnych kilka godzin, a dzięki temu będziecie mogli robić inne rzeczy, które Was interesują, a na które do tej pory najzwyczajniej nie mieliście czasu. Piątym kluczem do szczęścia jest: bądź pozytywnie nastawiony do życia. W dzisiejszym świecie codziennie jesteśmy wręcz zasypywani negatywnymi informacjami na wszelkiego typu tematy. A to gdzieś tam rozbił się samolot, a to nadciągają wichury i ulewy, a to poziom inflacji znów wzrósł, a gospodarka zwolniła. Kiedy człowiek słucha i słucha cały czas złych informacji, przysiąka nimi i sam staje się zgorzkniały i pesymistycznie nastawiony do życia. Po co zakładać biznes, skoro 8 na 10 firm upada w pierwszych 5 latach działalności? Po co się żenić, skoro co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada? Po co się bogacić, skoro muszą zapłacić ogromne podatki i Urząd Kontroli Skarbowej może mnie dopaść w każdej chwili? I tak dalej, i tak dalej. Taka lista nie ma końca. Kiedy jednak odrzucimy od siebie złe myśli i skupimy się na tym, co dobre, nasze postrzeganie rzeczywistości odmieni się diametralnie. Zastanówcie się więc nad tym, co dobre w Waszym życiu. Jesteście zdrowi, macie gdzie mieszkać, w kraju nie ma wojny, macie rodzinę i dzieci i tak dalej, i tak dalej. Postarajcie się znaleźć jak najwięcej pozytywnych rzeczy i uświadomcie sobie, że wiele osób na świecie nie ma tego, co macie Wy, a przecież nie minęło nawet 100 lat od II wojny światowej, kiedy to ludzie ginęli milionami i pragnęli takiego życia, jak mamy teraz.
Postarajcie się więc docenić to, co posiadacie. Szóstym kluczem do szczęścia jest otaczanie się właściwymi ludźmi, zarówno w relacjach z rodziną, znajomymi czy w biznesie. Jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi kontaktujemy się najczęściej. Teraz zastanówcie się, czy te osoby są waszymi idolami, za którymi chcecie podążać, czy raczej jest nieco inaczej. Często najbliżsi znajomi, czy nawet rodzina sprawiają, że nie możemy rozwinąć naszych skrzydeł. Przypomina mi się tutaj scena, w której małżeństwo zaprosiło znajomych na obiad, a żona od początku spotkania mówi do męża: jak trzymasz widelec? Popraw się, bo krzywo siedzisz. Aj, cia majdo, znowu zaplamiłeś obrus, jak ja to teraz upiorę? Jak widzicie na tym przykładzie, często to najbliżsi sprawiają nam największy ból. Dlatego tak ważnym jest, aby skupić swoje relacje na tych osobach, przy których możemy się rozwinąć, a ograniczać te, które nas zatruwają. Oczywiście nie mówię tutaj, aby przestać rozmawiać z rodzicami i jeszcze tej nocy wyprowadzić się do najlepszego kumpla. Warto jednak wiedzieć, że nasze relacje bardzo silnie wpływają na naszą psychikę i komfort naszego życia. W myśl zasady, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Siódmym kluczem do szczęścia jest wprowadzenie wiedzy w czyn. Bardzo wiele osób zdobywa rozległą wiedzę na różnego rodzaju kursach, czyta branżowe książki, śledzi fora internetowe i nic nie czyni z wiedzą, którą posiądą. Nie wystarczy tylko czegoś się nauczyć, aby zacząć, na przykład zarabiać pieniądze. Przeczytanie 100 najlepszych książek o biznesie na pewno otworzy nam oczy na różnego rodzaju rzeczy i poszerzy nasze horyzonty, ale jeżeli nie zrobimy z tym zupełnie nic, nic się też nie wydarzy. Od samego siedzenia i czekania nie zmieni się nic. Często osoby posiadające mniejszą wiedzę, a potrafiące wziąć sprawy w swoje ręce, osiągają znacznie lepsze rezultaty od osób lepiej wykształconych, ale nie potrafiących działać. Skąd się to bierze? W moim odczuciu najczęściej ze strachu przed porażką. Kiedy na przykład wpadnie nam do głowy pewien pomysł, chcemy go zrealizować, zaczynamy zdobywać wiedzę i na pewnym etapie pojawia się myśl: a jak to nie wypali? A jak się nie uda, no to co wtedy? Widzimy więc naszych znajomych i rodzinę, która śmieje się z naszej porażki. Widzimy siebie samych i nasz stan po przegranej. W związku z tym nasz mózg produkuje różnego rodzaju wymówki typu: a zacznę od pierwszego. Albo najlepiej to zacznę od nowego roku. No w sumie to nie jest najlepszy pomysł na biznes. Może poszukam czegoś lepszego. Tak, zdecydowanie muszę znaleźć coś znacznie lepszego. To nie jest dla mnie. Przełamanie tego schematu nie jest łatwe, ale też nie jest niemożliwe. W myśl zasady, tylko ten się nie myli, co nic nie robi, warto próbować swoich sił nawet wtedy, kiedy wiemy, że nie mamy wielkich szans na wygraną. Pamiętajcie, słabi ludzie podejmują tylko takie walki, które wiedzą, że wygrają. Wielcy robią odwrotnie. Ósmym kluczem do szczęścia, który niejako wynika ze swojego poprzednika, jest konsekwencja. W każdym z domów, w których mieszkamy, znajduje się żarówka. Jej wynalazca, Thomas Edison, podjął 1000 prób, zanim udało mu się stworzyć pierwszą działającą żarówkę. 1000 prób. Po ilu każdy z nas by się poddał? Po 50? Po 100? A może po 990? To jest właśnie wielkość. To jest właśnie szczęście, kiedy to my jesteśmy na tyle potężni, że nigdy nie przestajemy się poddawać. Walczymy pomimo przeciwności losu, pomimo innych osób, trwamy w naszych postanowieniach i osiągamy to, co zamierzyliśmy. A kiedy nam się to uda, wyobraźcie sobie bezmiar szczęścia, jaki osiąga człowiek, który taki cel zdobywa. To już wszystkie sposoby na szczęście w życiu, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał zainspirował Was do działania. Jestem niesamowicie ciekaw, który klucz do szczęścia spodobał Wam się najbardziej. Zostawcie koniecznie komentarz z numerem pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.